Wizyta dolnośląskiej delegacji Wietnamu to nie tylko rozszerzenie współpracy gospodarczej, to także spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Vietpol, które działa na rzecz edukacji. Studia w Polsce są bardzo dobre, że tak powiem, na bardzo wysokim poziomie. I tak jak myśmy właśnie przeżyli, myśmy wiedzieli, że to jest prawda i warto właśnie wysyłać swoją młodzież do Polski, że na studia. Vietpol powstało się chyba w tym celu. Mamy współpracę z 5 uczelniami wietnamskimi, także z uczelnią budownictwa w Hanoi i z tą wspomnianą już Tôn Đức Thắng w Ho Chi Minh. Studenci wietnamscy słyną z tego, że są bardzo pracowici i chcemy, żeby przyjeżdżali do nas, żeby uczyli się polskiego i żeby studiowali po polsku, jeśli to możliwe. Politechnika Wrocławska oferuje ponad 30 kierunków kształcenia w języku obcym, a Wietnamczycy przyjeżdżając na Dolny Śląsk najchętniej wybierają informatykę, budownictwo czy biotechnologię. Chcemy i potrzebujemy się uczyć. Jesteśmy maszyną, którą trzeba naoliwić. Dzięki temu możliwe będą zmiany w naszym kraju. Tu są ludzie, pieniądze i perspektywy. Chciałbym nawiązać współpracę z polskimi uniwersytetami związanymi ze sztuką, muzyką i filmem. Dzięki temu wprowadzimy nową jakość na naszych uczelniach. Przez kilkadziesiąt lat Polska wykształciła 10 tysięcy Wietnamczyków. My mówimy, że Polska jest naszą drugą ojczyzną. I Polska zawsze pozostaje w naszym sercu. Dla niektórych wizyta w Polsce poza zdobyciem zawodu zaowocowała wielką pasją. Przykładem może być tu pani Małgosia, która zaczynała od tłumaczenia legend i bajek polskich. I potem tak po kolei opowiadania. Opowieści Janusza Leona Wiśniewskiego o Witu Karczu, Katarzyny Wrocholi. Członkowie Vietpolu podkreślali, że jesteśmy bardzo do siebie podobni. Najważniejsza jest rodzina, jesteśmy gościnni i ważna dla nas jest kultura i sztuka. Precz z moich oczu, posłucham od razu. Precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mojej pamięci. Nie, tego rozkazu twoja pamięć nie posłucha. Stowarzyszenie Vietpol zachęca nie tylko Wietnamczyków do studiowania w Polsce, ale także Polaków do zainteresowania się ofertą edukacyjną w ich kraju.